Z dużą przyjemnością zapraszamy na to spotkanie. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witam Państwa. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają w ustawieniu 4-3-3, szeroko z przodu, z wysuniętym napastnikiem i dobrymi skrzydłowymi. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Trener zdecydował się zagęścić środek pola, stawiając na wariant 4-5-1 z dwoma pomocnikami bliżej środkowego napastnika. Zaczynamy ten spektakl. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Odegrał ponownie piłkę. Oddaje strzał. No niecelny strzał, widać, że jest załamany. Dobrze próbował, ale stracił. Dobrze w pole karne. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Świetnie, strzela! Ofiarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał. Piłkę przejmują rywale. Jak zareaguje arbiter? Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. No i mamy stratę piłki. To będzie rzut wolny. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Jest szansa i będziemy mieli rzut rożny. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Sędzia dopatrzył się zagrania ręką. Blisko już do bramki. Wspaniałe podanie! Gol! Tak oto mamy pierwszą bramkę w meczu.
Spodziewałem się wyrównanego spotkania i niewielu sytuacji strzeleckich. Tymczasem naprawdę dokręcili rywalom śrubę. Rzeczywiście, wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzałów. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Patrzmy na rezultat. 1-0. Faul, gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Szybko wykonany rzut wolny. Fatalne podanie, no i strata. Złe podanie i strata w środku pola. Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem. Ładnie podskoczył. Gol! Pokonał bramkarza. No, tu niestety bramka nie zostanie uznana. Sędzia wyraźnie daje znak, że był spalony. Popatrzmy na powtórkę. Tak, tu wyraźnie widać, że było na granicy spalonego, ale liniowy miał rację. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Ależ ładnie to zrobił, przeskoczył nad wykonującym. Jest okazja! Jak on mógł... Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Ależ walczą o piłkę. Dobrze i przejął. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Dobre przejęcie, brawo. Pospieszył się z wyjściem, szkoda. Była szansa na gola, jest spalony. Piłka w pole karne. Gwizdek sędziego, faul. Ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Efektowne, świetne podania i dokładne. Pięknie dograł.
No, strzela! Takimi strzałami go nie pokonają. Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Dobrze w pole karne. To może być bramka. Dobra okazja. Ależ wspaniale. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Tym razem winowajca nie uniknie kary. W takiej sytuacji nie może być mowy o pobłażaniu. Końcówka meczu stanowczo należy do sędziego w pozytywnym znaczeniu. Nie da się ukryć, że nie był to jego najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Piłka wyszła na aut. Marny występ tego zawodnika nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. Doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Do końca będą ważyły... Faul, gwizdek sędziego. Jak zareaguje arbiter? Tak, faul był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Podanie w pole karne. Uderzenie głową. Świetnie, brawa dla bramkarza. Coś niespotykanego. Wędruje teraz bramkarz, jak widzimy, w pole karne rywala. Będzie chciał pomóc partnerom przy rzucie rożnym. Koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Dzisiejszy mecz był prawdziwym pokazem umiejętności napastników, nie sądzisz? W końcu mecze wygrywa się bramkami, a dziś na murawie błyszczało wielu piłkarzy umiejących je zdobywać. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.